Myślę, że podnieśliśmy ciśnienie naszym słuchacza. Mamy nadzieję, że podnieśliśmy, Mamy nadzieję, bo o to chodziło. Że Jesteśmy w tym trybie sportowej jazdy ekstremalnie drogich samochodów i ekstremalnie szybkich samochodów. Więc teraz nie Ale możemy przy tym pięknych. Tak, nie możemy. Chciałem powiedzieć, że nie możemy tak szybko zmienić typu samochodów, o którym nie. będziemy mówić, więc Myślę, dalej że pozostajemy w tym sportowym Jeszcze przez sportowym chwilę, klimacie. tak, bo dzisiaj w audycji zaplanowaliśmy dosyć taki różnorodną paletę wozu. Właśnie jestem aż zabrać. zdziwiony, że po, może zdradzimy ten sekret. Będzie też o samochodach terenowych. Ci z Państwa, Będą którzy samochody widzieli na Będą też elektryczne będziemy... samochody i elektryczne takie, um, które... Z... Idą bardzo odważnie i zmieniają wizerunek wozów, ale też elektryczne, takie, które mają być do użytku codziennego, albo takie, które spodobają się I po osobom... prostu taka elektryka na co dzień, to o czym mówimy tak. już od jakiegoś czasu, że tak. to będzie się pojawiać coraz częściej i będzie Ja obecną... wierzę, że w Polsce nie byłoby elektryfikacji w samochodach w mobilności, bez naszej audycji. My te... Ja też mam taką nadzieję, tak. myślę, że Państwo też czują, że my cały czas o tej elektryfikacji I będąc samochodów przy mówimy. W tym temacie. Kiedyś w audycji opowiadałem o Lamborghini Terzo Milenio. Lamborghini jest marką, która przekracza wszelkie limity i zdrowy rozsądek. Marka, która a, chyba wiąże się jest zakodowana z takim poczuciem, że to jest samochód. Ja z pamiętam. Postera czy, czy plakatu wiszącego nad łóżkiem wielu chłopców i dziewcząt. Właśnie do tego nawiązując, też hmm. pamiętam, jako dziecko miałem takie małe modele samochodu i faktycznie było jedno czerwone Lamborghini. I to, być. I, to, I to, był symbol. Ja nie wiedziałem dokładnie jaki to jest model, jakie, jakie, jakie to jest, ale kojarzyłem, że to jest Lamborghini. Ono jest szybkie. I to jest bardzo ważne, prawda? Ale one też w samochód, Gdzieś faktycznie w ten motyw aparycją. tego najbardziej sportowego samochodu Lamborghini pozostaje. Tak, i właśnie. Tak powinno być, i takie Lambo powinno być, dlatego tak bardzo wielu e, bolało to, co się dzieje z Lamborghini w momencie, kiedy grupa Volkswagen przejęła e, ten, ten koncert, koncern. E, natomiast no teraz widać, że po tym pierwszym, pierwszej potrzebie. E, Zdobycia finansowania na bardziej odważne mm, projekty. Wracają do Wracają korzeni. Wracają do korzeni i, i to do korzeni dosłownie, bo model, o którym chciałbym, żebyśmy porozmawiali, to jest model Cyan, który został zaprezentowany na Frankfurt Motor Show. I moim zdaniem jest to wóz, który nawiązuje do chyba jednego z najpiękniejszych laboratoriów. Ja przyznam, że jest historii. naprawdę piękny. Tak, bo, bo do modelu Contact. I Wystarczy popatrzeć na zdjęcia. Jest spektakularny, jest absurdalny. I takie powinno być Lamborghini, bo projektując samochód, super samochód, jakim, jakim jest Lamborghini, no nie bierze się takich trywialnych kwestii jak pakowność, czy spalanie, dystans jaki przejedziemy na jednym baku paliwa. Czy coś jest praktycznie piękne i, i wygodny. Mocny. Dokładnie, on musi być spektakularny, to jest samochód, który... I te który, ostre linie, tu też ta, faktycznie widać. No że nie tym, że, że, że to jest Lamborghini. Wszyscy z daleka mają wiedzieć, że nadjeżdża Lamborghini i pewnie takie to Lamborghini jest wyprodukowane zostanie 63 egzemplarze. Zresztą na lotkach, które odnajdziemy z tyłu z Nie jest ta liczba. Raz, że ona nawiązuje do ilości wyprodukowanych egzemplarzy, dwa nawiązuje do daty powstania, bo w 1963 roku powstała ta marka, po to, żeby dać pstryczek w nos enzo Ferrari. Pokażę, Tą historię możemy zostawić na boku. Ten konkretny model no, wygląda jak statek kosmiczny. To statek kosmiczny z dnia niepodległości, którym przylecieliby kosmici. Taki jest zły, wrogi, bardzo agresywny. Ostry, takie odczucie. I przyznam, że podoba mi się w tym lakierze. Taki to jest, nie wiem, jak to opisać dokładnie, zielony, ale jednocześnie. Ale on zmienia pod kątem odrobinę łapie żółcieni, więc nie jest. Ale jakieś jednolity. złote elementy, to fajnie dokładnie, się komponuje. Tak. Widać zresztą po obręczach, które są też specjalnie wykonane na potrzeby tego modelu. I każdy z wyprodukowanych modeli będzie w innej specyfikacji. Nie będzie dwóch takich samych Sajanów. Tył wozu, dla mnie osobiście chyba najpiękniejsza część. Ona kipi tą mocą. te. Tak, z odrobinie to... podniesiona. Jakby karoseria zdaje się być podniesiona, ta zieleń właśnie poszycia. E, dzięki temu został uzyskany efekt podniesienia tylniej części, a dyfuzor i dwie rury wydechowe, które są o przekroju takiego heksa, e, są wygaszone. Ale mają wspaniałą, piękną formę. Podejrzewam, że cudowny dźwięk będzie się wydobywać z tych rur wydechowych. Potrójne tylnie światła, również nawiązanie do Lamborghini Countach. Na stałe zamontowane wielki, wielkie skrzydło z tyłu. Jeszcze z boku te lotki to gdzieś nawiązanie. Ale te do... kształty tak jakby do Potem siebie pasowały. To wszystko się idealnie skrywa. W... W tym, Tam, tyle no, samochodu, to w Lamborghini. Jest. Musi wszystko się zgrywać, i pomimo tego, że odrobinę wszystko jest symetryczne tak wygląda. Czy moim zdaniem nawiązuje do, może nie nawiązuje, ale widzę pewne podobieństwa do McLarena Senny pod względem podejścia do prowadzenia powierzchni, linii. Tutaj aerodynamika gra. Pierwsze skrzypce i wszystkie wloty powietrza e, służą doprowadzeniu go do chłodzenia i odprowadzeniu również, e, jeżeli chodzi nawet o nadkola, zarówno z przodu jak i z tyłu. To, co też zwróciłem uwagę właśnie wcześniej, Państwo nie słyszeli, bo rozmawialiśmy o tym poza anteną, te nadkola tylne są bardzo wysoko podniesione. Także ten samochód eksponuje opony. Mam wrażenie, że ktoś, kto jedzie za nim, widzi, że. Zresztą wystarczy popatrzeć z tyłu, jak wielkie to są opony. Właśnie, dawno I, nie widzi, że to jest naprawdę tak coś takiego szerokiego i ten samochód jest, jest stworzony do sportowej jazdy. Przez to, że jest podniesiony właśnie, to my widzimy bardzo dużo tych, tej, tej części z tyłu, która odsłania opony. Myślę, że to może być piękny widok i kilometrami można śledzić ten samochód tylko po to, żeby na niego popatrzeć. Z przodu reflektory do jazdy dziennej w kształcie Y, to jest element, który łączy właśnie z terco Milenio, samochodu, który był pierwszym konceptem elektrycznego Lamborghini, samochodu, który miał poszycie z wykorzystaniem nanorurek grafenowych, które również mogą same się leczyć, czyli wyobrażamy sobie, że jakieś drobne pęknięcia mogą gdzieś powstać i ten wóz sam zasklepi te, te drobne pęknięcia. To, Jeszcze żeby... a propos napędu, to tutaj już pojawia się ten wątek elektry elektryfikacji. Dokładnie, bo to tak? jest pierwsze w historii hybrydowe Lamborghini. I chyba najmocniejsze w historii seryjne Lamborghini. W tym momencie tak, najmocniejsze chociaż Ferrari są szybsze i mocniejsze, więc jeszcze Lambo musi troszeczkę Może jeszcze nie nadgonić. No... Bodajże tych koni. 819 zanotowanych. Łącznie. Łącznie tak. z elektrycznym 3770 sp... chyba kompresora, można by, by, by to określić, bo nie jest to hybryda, którą podłączymy w domu do prądu i, i te baterie nam się naładują. Nie tutaj energię pozyskujemy podczas hamowania, czyli taki system KERS bardziej. E, silnik no, ale... nadal ma 6,5 litra w układzie V12, V12 ja. więc to jest. Brzmi dobrze. Podejrzewam. Myślę, że nawet ci, się którzy to, nie są zabrzewam. zwolennikami tej elektryfikacji, na pewno jeszcze pokochają takie lampy. Tak, Bo to, moim zdaniem to jest troszeczkę taka hybryda nad wyraz, to jak McLaren P1, który no, teoretycznie hybrydowy, tutaj ten, ten zasób energii elektrycznej raczej będzie wykorzystywany do poruszania się czy manewrowania tym wozem na parkingu. Mamy jeszcze jeden samolot z tego koncernu, ale myślę, że zostawimy go sobie na później, bo teraz krótka przerwa muzyczna. Radiostrada. Na zegarach 14, prawie 33, słuchają Państwo Radia Kraków, a tu magazyn Radiostrada. Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż, bym powiedział, motoryzacyjną po różnej gamie modeli. Po tych, które się ostatnio ukazały pojawiły, i które nam się najbardziej się podobają. Bo my o zawsze których mówimy warto na wspomnieć, bo są to samochody nie tylko szybkie i piękne. Ale samochody, które wierzymy, że wnoszą coś nowego do motoryzacji. Będą z... wyznaczać drogi, myślę, dla innych modeli, które tak. niekoniecznie lubią pierwsze zaskakiwać, tylko raczej naśladują te najlepsze modele. Bo Dokładnie. chyba tak to działa, prawda? Można powiedzieć, że to taki pokaz mody motoryzacyjnej dzisiaj odbywa się w Radiostradzie. Yy, I przed przerwą rozmawialiśmy na temat Lamborghini. Yy, samochód, który. Sajan, Lamborghini Sajan, przypomnijmy. Co oznacza ta nazwa? Ty to sprawdziłeś. Sprawdzałem, że to oznacza w języku bolońskim bodajże coś jak błysk albo piorun. Myślę, że to oddaje ducha tego samochodu, faktycznie. Czyli nie tylko wędliny i sery robią dobrze Włosi, ale potrafią też, też wspaniałe samochody e, robić. I no, bez wątpienia dla każdego podniebienia estetyki e, motoryzacyjnej jest to marka, która jest bardzo istotna. Model Cyan, należy jeszcze wspomnieć, może, że e, jest stworzony na bazie Aventadora. SVJ. To taki najbardziej ekstremalny, można by powiedzieć, model w tym momencie. I stylistyka, którą, którą prezentuje obecnie we Frankfurcie Lamborghini. Tym modelem zapowiada, jak będzie wyglądać DNA na naturze. I możliwe, że zastąpi model. model. Myślę, że tam. można się spodziewać tego, że. Przynajmniej ta stylistyka pewnie będzie otrzymał... już z racji tego, że dość długi czas jest na, na rynku, wkrótce zostanie zastąpiony przez inny model. I i to, jak wygląda Sajan, to jak wygląda Terco Milenio, to to, to jest zapowiedź tego, w którym kierunku będzie zmierzać koncern Lamborghini. Zastanawiam się jeszcze, czy te drzwi, bo teraz patrzę na to ujęcie z boku. One się otwierają tak powiedzmy tradycyjnie, czy raczej do góry. Nie no, do góry przecież to jest prawdziwe Lamborghini. Czyli tradycyjnie, ale jak Lamborghini. Naturalnie urakan nie ma otwieranych w ten sposób drzwi, ale ten ta dorosła wersja, jak zwykle nazywa się te większe modele Lamborghini, powinny mieć otwierane drzwi w, góry, w górę, bo to jest prawdziwy super samochód, hiper samochód, więc musi być spektakularny pod każdym względem. Wiele osób też ocenia poprzez pryzmat tych kategorii właśnie to, czy samochód jest super samochodem, czy nie. Jeżeli nie ma. W to widowiskowy sposób otwieranych drzwi to niekoniecznie. Ja uważam, że jeżeli z samochodu można z gracją wysiąść i wsiąść do niego, to też nie do końca jest super samochód. Rozumiem. A mi się jeszcze nasunęła taka jedna myśl, bo powiedzieliśmy o tym, znaleźliśmy przed chwilą, że ta nazwa oznacza właśnie błysk piorun i przyglądam się coraz dłużej temu samochodowi i mam wrażenie, że coraz bardziej odnajduje te niektóre elementy, o których ty powiedziałeś, i tą nazwę. I na przykład z boku udało mi się chyba dobrze zauważyć taki zygzak, który wygląda jak piorun. Może to tak. zbyt proste nawiązanie, ale faktycznie. A to jest też, myślę, właśnie że... ten, ten zygzak, o którym wspominasz, to jest też takie fajne podcięcie w ujęciu bocznym, które oddziela tą część tylnią, która zwykle jest sobie. Właśnie jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest nadal. jedna linia, prawda? Dokładnie. Od, od przodu I tą do tyłu część, samochodu. gdzie znajduje się kokpit i przechodzący w przód. I to też jest gdzieś nawiązanie do, Myśliwców bojowych, ulubionego, ulubionej inspiracji projektantów Takich Lamborghini, zawsze, tak? zawsze to e, dominowało właśnie. Ta, ta chęć pędu pochylona, sylwetka do przodu, gotowa do, do szybkiej, dynamicznej jazdy. Małe szyby, jedynie tyle, żeby tak. zobaczyć drogę, ale one nie mają być najważniejszym punktem samochodu. Myślę, że to też może być dobry moment do tego, żeby pójść o krok dalej. Bo teoretycznie ten sam koncern. Wielka grupa tak naprawdę różnych koncernów w grupie Volkswagen. Kolejna premiera. Odrobinę wcześniej został zaprezentowany ten model przed Frankfurt Motor Show. Chodzi o pierwsze w historii w pełni elektryczne Porsche. Porsche, Porsche Taycan. Budzi dużo kontrowersji. No podoba właśnie, u mnie, u mnie budzi kontrowersję, bo mi się nie podoba, powiem szczerze. Podoba. Pamiętam jeszcze ten koncept. To Mission, był Mission E i... dokładnie. Nawet widziałem go na żywo i stwierdziłem. Po prostu zastanawiałem się, czy Porsche naprawdę zrobi taki samochód, czy oni tylko pokazują, że są w stanie zrobić taki elektryczny samochód, ale tak naprawdę to nie wejdzie do produkcji. I szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że w takiej wersji, jak ten prototyp się nie pojawi, ale ten samochód, który widzimy ostatecznie, niewiele się różni od tego prototypu, prawda? Ja jestem w siódmym niebie, że jednak udało się utrzymać tą stylistykę Mission E, ponieważ. W odróżnieniu do ciebie, ja byłem zachwycony. Mi się bardzo podobał ten samochód od samego początku. Jest świeżym powiewem. Tym, jak jeszcze na granicy bezpieczeństwa takiego. Sądzę, że przyswajalnego przez większą grupę odbiorców, przez, przez całe społeczeństwo, czyli te samochody elektryczne, już tak nie, nie, nie wygląda bardzo kosmicznie, ale dalej wygląda dość e, tradycyjnie, jednocześnie wprowadza sporo zmian, i Mission I e było świetnie wyważone. Cieszę się, że udało się to utrzymać. Naturalnie. E, Tutaj najbardziej przypomina e, tajkan najbardziej przypomina koncept Mission i w tym wariancie Turbo S. Za chwilę pewnie wrócimy no właśnie, do tej Turbo. Bo to też ciekawa historia. M, natomiast mamy do wyboru dwa warianty. Turbo i Turbo S. Turbo, Turbo S oczywiście jest e, mocniejszy, ma większą ilość koni, ma większy zasięg. Baterie przy tych ładowarkach takich najmocniejszych e, do 80% ładują 20, się ponad w 20 minuto. minut. To jest dosyć Szybko, a w 100 kilometrów sądzę, że w 5 minut jesteśmy w stanie naładować. Naturalnie zasięg tego jeszcze... samochodu, jeszcze tylko dopowiem, to około 400 km, więc nie jest to imponujący, może zasięg, ale na pewno. Ale pozwoli. jest to wóz sportowy. Jest to wóz sportowy, w tym z tą większą baterią jest 450, więc no, wsiadając do Bugatti Veyrona na początku przy pełnym baku i, i pełnym obciążeniu, no spalaliśmy te 80 litrów bodajże w 15 minut, więc. No, nie mówimy o, 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 o jakichś super osiągach, bo nie o to chodzi, natomiast są przyzwoite i trzeba też, bo sądzę, że ten model jest w tym momencie niedoceniany i to jest też, spoczywa trochę winy na dziennikarzach motoryzacyjnych, że nie prezentują tego, czym ten wóz jest naprawdę. Porównania są. Porównywalny jest z Teslą, która oczywiście ma lepszy zasięg, może i lepsze baterie, szybciej przyspiesza w tym Cruise Mode, ale to, nie, to, nie, to nie, nie była intencja Porsche. Porsche, podobnie jak każdy inny samochód, czy to na przykład jest GT3, GT3 RS, to jest samochód, który ma powtarzalnie, non-stop, dostarczać pełną moc. Nie no, ale to pełna się, tak? moc nie jest taka mała. To jest ponad 700 koni w tej tak. silniejszej wersji. Ponad Mówimy, 1000... o taikanie, tak. Mówimy o tajkanie. I jest to cały czas dostarczany. Czyli ponad ten 1000 Nm start momentu. dynamiczny możemy cały dzień katować ten samochód i on będzie z tą samą prędkością rozpędzał się i będzie osiągał tak Niecałe szybko start. Niecałe 3 sekundy stówkę. do setki, więc można to Dokładnie. sobie wyobrazić, że za każdym Czego nie jest razem nie może tak? Tesla na przykład. Pomijając jeszcze wszystkie kwestie dotyczące jakości wykończenia, jakości materiałów, komponentów, no całej obsługi również e, użytkownika, to Porsche jakoś wychodzi lepiej w tym porównaniu, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Natomiast nie sądzę, że powinna powstawać jakaś taka. Batalia pomiędzy tymi dwoma koncernami, czy tymi dwoma modelami, że jak ktoś lubi e, Tesla, to, to już nie Porsche może lubić nie. Porsche i odwrotnie. Co prawda, ty wspominałeś, że. Były małe Musk... kontrowersje, tak. Elon Musk komentował na Twitterze bodajże, że Turbo, w tym jeśli chodziło o Porsche Taycan, oczywiście to nie jest to, co myślicie, bo chyba chodziło mu o to, że tu już nie ma silnika spalinowego, to nie jest to. Porsche, jak tak, zawsze. Tak, nie mamy tam żadnej turbiny. Ale powiedzmy, też Porsche od dłuższego czasu chyba nie używa tej nazwy turbo, tylko do określenia samochodu z turbiną. Tylko z tylko tutaj o już o mamy, żeby łatwiej odmiany. nam było uplasować gdzieś te samochody, bo prawdopodobnie za chwilę będziemy mieć też Taycan GTS, Taycan S, więc łatwiej będzie nam zidentyfikować jakiego, z jakiego rodzaju wozem mamy do czynienia. A to co istotniejsze, to, to są właśnie te elementy, które sprawiają, że jest wyjątkowy ten samochód ma całkiem przyjemne proporcje. Niektórym może się kojarzyć z Panamerą, ale jest jednak bliżej moim zdaniem do 918 czy do Porsche 911 ma wewnątrz pełno dotykowych ekranów. Choć w środku mam wrażenie, całość, ta linia taka, którą pamiętam z poprzednich potrzeb, jest zachowana gdzieś. Jest tylko zachowana, zmieniono na... ale współczesniona. Dokładnie. Wykraczająca ekrany. w przyszłość, dokładnie. Często też słyszymy zarzuty, że czemu ci konstruktorzy, czemu projektanci i koncerny tak dużo tych ekranów dotykowych wprowadzają, że już nie mamy tych tradycyjnych pokręteł, nie mamy tradycyjnych zegarów. No, Zmieniamy źródło zasilania, to dobry moment na to, żeby zmienić też wnętrze. Tam spędzamy coraz więcej czasu. Na cyfrowe, tak. Dokładnie. A choćby z takiego kuriozalnego, ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia to też jest dobre posunięcie, bo Łatwiej jest zrobić update czy facelifting y, wnętrza y, poprzez y, aktualizację aplikacji, aktualizację oprogramowania i tych. Właśnie graficznych musimy elementów, zacząć o tym myśleć w inny sposób. A nie musimy teraz, tak? zmieniać, przebudowywać wszystkiego. Bo przecież to są środki, surowce, które trzeba wykorzystać. Coś z tamtymi elementami, które nie zostają wykorzystane nawet w procesie produkcyjnym musi się stać. A tak to, to jest wszystko wirtualne, więc jest odrobinę lepsze. No też należy dostrzegać te. E, pozytywne strony, zwłaszcza, że nawet Ferdynand Porsche e, nie jeździł pierwszą 911 całe życie, tylko jak tylko pojawiała się nowa, czy była wprowadzana, to on ją zamieniał, bo on sam mówił, że czy twierdził, że nowe 911 jest lepsze od tego starego, więc więc tak samo jest Jeśli z tym, państwo chcą zobaczyć, jak wygląda ten samochód i w środku, i w ogóle jak wygląda na zewnątrz, to zapraszam oczywiście na Facebooka Radiostrady, tam wszystkie proszę zdjęcia. Proszę komentować, bo my jesteśmy bardzo ciekawi państwa opinii. No właśnie tutaj mamy dwa różne zdania. Mi się nie podoba osobiście ten Porsche. Nie powiem, że jest całkowicie brzydki, nie chciałbym nim pojeździć, ale nie jest to, czego się spodziewałem. Ja myślę, że to że jest, że to jest to kwestia uwielbia, czasu, więc... kiedy wsiądziesz do tego samochodu, usłyszysz, jak brzmią te silniki elektryczne, jak szybko e, przyspiesza e, ten wóz, no i Autentycznie. No, no, no. Moim zdaniem, w tej wersji Turbo S, w tym malowaniu takim białe poszycie, białe elementy na obręczach kół, e, cool, no, prezentuje się świetnie, futurystycznie, bardzo czysto, klarownie, odrobinę nawet minimalistycznie bym powiedział. Jest w sumie dyskretnym wozem jak na, na Porsche, a jednocześnie jest takim czymś innym, nie tracąc bycia Porsche i podobno też nie traci nic z charakterystyki jazdy. Mamy zupełnie nowy samochód i zupełnie nowe doznania. Dobrze, to I teraz win, win. zostawmy trochę czasu naszym słuchaczom na zapoznanie się z tymi zdjęciami. Jeszcze raz zapraszamy do komentowania. Można też przysyłać smsy pod numer 4080 i słyszymy się już za chwilę. Radiostrada. 9 minut do godziny 15. Tu program Radio Strada w Radiu Kraków, i kolejny samochód w naszej. Tak, może teraz obniżymy trochę loty. To może być krzywdzące dla niektórych. Ja wiem, że akurat ten samochód Tobie się podoba. Uważam, Mi... że jest całkiem dobry, naprawdę. Też, pod pewnymi względami, ale będę utrzymywać ten. Front, że nie podoba mi się, żeby było ciekawiej. Dobrze, to jaki to samochód powiedzmy? Chodzi o koncept, który zaprezentował koncern Hyundai. Jest to Hyundai 45 EV, czyli samochód elektryczny. Samochód, który ma wprowadzać w nie wiem, nową generację, nowy język stylistyczny koncernu Hyundai ma pokazywać, w którym kierunku zmierzają, jak ich wozy będą wyglądać i jakie aspiracje ma koncern względem siebie i swojej prezencji. Dlaczego nie do końca jestem przekonany do tego samochodu? Ponieważ oni uważają, Albo wręcz utrzymują, że jest to samochód, który odwołuje się do e, legendarnego modelu, kiedy, którego kiedyś stworzyli. i Chodzi o model Pony Concept. I Możemy go kojarzyć. Ja kojarzę akurat Dziś jeszcze to na to ulicę stary spotyka. samochód. E, mi kojarzy się raczej z filmem o Gremlinach czy Crittersach. I nie jest to samochód, który słynął na całym świecie. Z niezawodności. Raczej Hyundai kojarzył się w tamtych latach z marką, która jest ekologiczna z tym, pod tym względem, że bardzo ładnie się szybko rozpada. I Czy to prawda, że Hyundai zamienia? Kilka, kilkanaście lat temu chciał przejść taką, wydaje mi się, ewolucję i faktycznie wypromować I no, zupełnie inną markę. Tak. Naturalnie to są uszczypliwości z mojej strony. Teraz samochody marki Hyundai no, nie są tym, czym były na początku. To też obrazuje, jak długą drogę musi przejść nieraz koncern, żeby znajdować się w tym miejscu w rozwoju, gdzie znajduje się obecnie marka Hyundai to bardzo fajnie, że oni od, już zaczynają odwoływać się, czy poszukiwać jakichś nawiązań y, historycznych. W swojej historii po prostu. Ale też wysyła pewien komunikat, y, który widzę jako projektant. Hyundai nie tylko... Y, Doszukuje się czy poszukuje nawiązań i korzysta z dorobku innych marek, powielając ich rozwiązania, które cieszą się sukcesem, tylko również podąża tym nurtem, że oni też próbują iść tropem nawiązywania do dorobku historycznego swojego. Jakikolwiek by był, to gdzieś szukają tych dobrych stron, po to, żeby. żeby nadążyć za konkurencją. I to jest I dobrze. To nawiązanie to mogą Państwo też zobaczyć na naszej tak, facebookowej jest stronie nawet Radiostrada, zdjęcie, bo jest zdjęcie, które nie. pokazuje szkice tych dwóch modeli. Czyli tak. tego... W ujęciu bocznym można zobaczyć wprost, faktycznie widać, co jest podaże. zapożyczone, czy do czego nawiązuje współczesny model. Te 45, ta 45, ta liczba, ona e, też może być odnaleziona, czy można się jej doszukiwać w kontach, bo e, bryła tego samochodu jest bardzo kanciasta. Nie tak jak Lamborghini, bo jest to samochód raczej miejski, elektryczny, ale też ma bardzo... Ładną, czystą bryłę. Z zewnątrz ten, ten wóz mi się podoba. Podoba mi się to, że nawiązywane są pewne nawiązania do takiej stylistyki retro, salonów arcade, fliperów. Tutaj mamy dużo świecących ostrych pikseli. Mam tak. wrażenie prostokątno kwadratowych. Świetnie, że Hyundai zastępuje lusterka kamerami, bo pokazują, że chcieliby już być na tym etapie, co Audi, które w swoim i e Tronie umieszcza takie rozwiązanie seryjne. To jest dobry sygnał, że pracują nad technologią. Wnętrze, w bo tym trybie Może do wnętrza przejdziemy już po przerwie, po przerwie bo teraz czas na wiadomości. Tak a Państwo też się zapoznają i też czekamy cały czas na Państwa opinie. Albo na Facebooku, albo numer 4080. 6 minut po godzinie 15 słuchają Państwo programu RadioStrada w Radiu Kraków. I my zaczęliśmy od takich szybkich, mocnych samochodów, i powoli, powoli, teraz jesteśmy. Przy... Trochę wygaszamy, bo... Wygaszamy Chociaż... emocje i jesteśmy przy Hyundai'u. Chociaż też nie wygaszamy, bo to też myślę, że ten Hyundai 45 EV koncept, bo o tym samochodzie rozmawialiśmy przed przerwą. Karolowi się podoba. Ja utrzymuję, że podoba mi się, ale mam pewne zastrzeżenia. Byliśmy we wnętrzu. Właśnie, samych. i mieliśmy omówić teraz to wnętrze. Ja uważam, że jest dość nowoczesne. Fotele na pewno przykuwają moją uwagę, choć mam wrażenie, że ten pomysł na takie fotele. Już od dobrych kilku lat pojawia się może nie w seryjnych samochodach, ale w tych konceptach. To są takie fotele jakby zawieszone w powietrzu. Zdają się lewitować. Lewitować, tak? dość obszerne. Otwierdza Wydaje się, że, że to jest tak, jakbyśmy może nawet nie musieli prowadzić. To jest chyba trochę przygotowanie takiego fotela pod to, jakby to więcej samochód miał za nas robić, a my moglibyśmy się w nim spokojnie rozsiąść. Taką obrażem... inspiracją mogły być bajki dla projektantów. Inspiracją mogły być bajki o rodzinie Simpsonów eee, i faktycznie Widzimy, już wiele razy widzieliśmy tego typu rozwiązania. <laughs> Przepraszam. I to też potwierdza moją tezę, że Hyundai dopiero te sprawdzone rozwiązania wprowadza u siebie po to, żeby w taki bezpieczny sposób. A ja myślę, że, że on właśnie do nawiązuje do czołówki stawki i cały czas próbuje być. Tak, ale pomimo tego, że dobrze to wygląda na wizualizacjach, fajnie wygląda szołkar. Y, to ja mam pewne zastrzeżenia, bo choćby jeżeli chodzi o to wnętrze. Tam jest też trochę drewno w ogóle. Tak, powiedzmy jest trochę drewna, ale tym. to drewno wygląda jak taki tani fornir. Gdzieś tam jak są kuchenne, wizualizacje, tak? i to z takiego nie najfajniejszego sklepu. Y, gdzieś pojawia się na wizualizacjach, że na tym drewnie będzie się wyświetlać coś. No, nawet najlepsi. Y, w, tej grze motoryzacyjnej nie wprowadzają czegoś takiego, bo wiadomo, że to jest jeszcze niemożliwe do, do zrealizowania. Oczywiście wiele konceptów to, czy w wielu konceptach chodzi o to żeby pokazać możliwości koncernu, no ale to nie jest możliwość, którą wyobrażam sobie, że Hyundai wprowadziłby na przykład na następny, e, z następną gamą modelową. E, ekran, który jest rozciąga się praktycznie przez całą deskę rozdzielczą. Jeżeli dobrze się przyjrzymy, to nie jest taki wielki jak, jak życzyłbym sobie. Tam zostaje trochę miejsca. Mówię o całkiem postrzesz. sporo miejsca. To o czym wspomniałeś, że te siedziska lewitują, przygotowuje nas to może do innego sposobu prowadzenia. Tak, ten samochód również ma być e, prowadzić się sam. A ale są nadal może podłodze pedały przyspieszania hamowania. Są, ale te fotele przednie mają się odwrócić podczas prowadzenia autonomicznego e, Do tyłu, i stworzyć, stworzyć. taki przyjemny, przyjemny salon, gdzie będziemy mogli rozmawiać z naszymi hmm. Hmm, współpasażerami. Do tego jeszcze jest oczywiście troszeczkę długa droga, zanim, zanim autonomiczne samochody, w pełni autonomiczne samochody będą mogły się poruszać po naszych drogach. I to bez naszej kontroli, tak, że my Dokładnie. będziemy mogli się odwrócić. ale jesteśmy na tej drodze, więc myślę, że, że to fajnie, że nawet takie koncerny jak Hyundai już zaczynają o tym myśleć, bo to też nam, użytkownikom daje pewne, pewne poczucie, że no jest to wizja rzeczywistości, która raczej zostanie wprowadzona w życie I, i te nudne odcinki autostradowe będziemy mogli poświęcić na spędzenie czasu z rodziną, przyjaciółmi. Rozmowy, spokojnie. Czy nawet jeżeli ktoś będzie potrzebował to na pracę. Zakładając, że pozostałe samochody również będą jechać w trybie autonomicznym, Jeszcze jedno... czy będą mogły się komunikować. Jeszcze jedno skojarzenie na koniec. Nie wiem, czy dobre, ale chyba, chyba tak wygląda ten samochód. Trochę jak Honda... Pamiętasz ten koncept, tak. o którym kiedyś opowiadaliśmy? I ten koncept wchodzi. To chodzi o tak, y, Honda Urban. Tak, Odrobinę mi... się zmienił, jest już w produkcyjnej Ale fazie. Ale też ten taki trochę retro, te same tak. bryła, bym powiedział, jest podobne. Kształty też takie. Kolejny też. raz potwierdzasz moją tezę, że Hyundai naśladuje najlepszych. Ja uważam, że to jest jednak dobra droga i chciałbym coraz więcej takich samochodów, tak jak ty pewnie widzisz na naszych drogach. Oczywiście. A my słyszymy się już za chwilę. Strada. 17 osiemnaście minut, tak się zagapiłem, bo 18 minut już po godzinie piętnastej. Tu program Radiostrada, my dziś kontynuujemy naszą motoryzacyjną podróż. Zaczęliśmy od drogich samochodów niedostępnych, później były elektryczne, a teraz chyba połączenie elektryczności i tego, co może mieć... Może każdy? Takich realnych możliwości wprowadzenia elektrycznych pojazdów. Dokładnie. Czegoś co już jest, to nie życia. musimy się zastanawiać, jak będzie wyglądało, tak. czy. Ale to jest bardzo ważny moment w sumie, bo to taka premiera też może troszeczkę radiostrawdowa, bo chodzi o Volkswagena ID3 i to jest samochód, który nazywany jest trzecią generacją w koncernie Volkswagena, czyli tam dorobku historycznego. Najpierw powiedzmy pierwsza generacja to, czy ten pierwszy kamień milowy to był Garbus. Garbus, tak. tak sprzedawany no, chyba w miliardach sztuk. Następny był Golf i teraz Też mamy... Duży sukces. Teraz pora na nową erę w tej całej rodzinie Volkswagena. Bodajże nawet co 7 sekund nowego Volkswagena Golfa ktoś kupował, czy wyjeżdżał na drogi na świecie. Więc to był to jest chyba największy sukces motoryzacyjny, jaki kiedykolwiek był. Wszędzie. No i w, te, w podobny sukces celuje producent wypuszczając w pełni elektryczny samochód, który jak państwo zajrzą na stronę facebookową Radiostrady, nie wygląda tak, jak statek kosmiczny. Naturalnie, no, ma pewne elementy stylistyczne, które sprawiają, że wyróżnia się spośród... Tak, można się zorientować, samochodów. że to nie jest tradycyjny napęd, tak. ale faktycznie ale jest trudno jest czegoś nadzwyczajnego. Tak. tak, no jest dosyć bezpiecznym wyborem. Myślę, że dla wielu osób, które nie potrzebują samochodu, który będzie ryczał, błyszczał, nie tylko silnikiem, ale również wizualnie, jest to auto, które podobnie jak poprzednik Volkswagen Golf zaspokoi wszystkie potrzeby, sprawdzi się doskonale w każdych warunkach. Mieście z na trasie, to jest dokładnie. taki samochód uniwersalny. Tak? tak, i taki właśnie ma być ten, ten model. Jest to jeden z całej gamy samochodów elektrycznych, które zostały zaprezentowane w, podczas Frankfurt Motor Show. Tak naprawdę Volkswagen Już od dłuższego praktycznie czasu nie zaprezentował żadnego modelu. spalinowego samochodu. Może dlatego, że nie chcieliby kolejnej afery. Może dlatego tak brną w elektryfikację, no ale to pokazuje, że to jest naprawdę decyzja, która została podjęta już bardzo dawno i to jest jeden z pierwszych. To jest pierwsza generacja, edycja pierwsza. Wóz, który możemy podzielić na trzy gamy, prawda? Czyli no właśnie, one się będą różnić. W zależności od tego, jakiego zasięgu będziemy oczekiwać od wozu, możemy dobrać odpowiedni. Samochód dla siebie. Tak, w spalinowych wersjach mogliśmy wybierać silniki, skrzynie biegów. Tutaj, Tutaj trzeba będą coś innego. Są dwa tak? rodzaje silników, które mogą być wykorzystane. Natomiast to, co najbardziej wyróżnia chyba te wozy, czy ten, ten model i, i jego warianty, to, to właśnie zasięg. Bo ta najbardziej podstawowa wersja da nam możliwość przejechania 330 km, pośrednia 420 i 550 km to jest ten maks, który jesteśmy w stanie wycią wyciągnąć z baterii. To już sporo faktycznie. Wydaje Myślę, mi się, że, że to wystarczająco Również dosyć szybko będzie się ładował, ale coś, co jest też istotne dla wielu kupujących, to cena tej podstawowej wersji pierwszej z najmniejszym zasięgiem to będzie poniżej 30 tysięcy euro. Więc sobie możemy 30 tysięcy złotych? To nie jest coś, co ma być dodatkiem do całej tak. gamy, tylko ma stanowić podstawę, i to Dokładnie. też widać finansowo, bo z tego, co czytałem, Volkswagen naprawdę zainwestował dużo pieniędzy, żeby uruchomić. Cała linia na, produkcyjna, liczy zmienia. na bardzo dużą sprzedaż tego Naturalnie samochodu. Oni chcą faktycznie... w setkach tysięcy sprzedawać, już bardzo dużo zamówień dostali na ten wóz, który ledwo co został. Czyli odważny krok, bo tak duży koncern inwestuje tak. w samochód elektryczny, który ma stanowić przyszłość, podstawę. A Właściwie. przecież mają w gamie już kolejne oferty, które były prezentowane rok temu w Genewie. Jest elektryczny ogórek, bo coś, co tak taki ma formę, przybiera jest cross, też, ne? retro e transportera, jest cross, który i, i bas. To jest ten właśnie ogórek, jest bugi, który no pamiętam. Volkswagen też bazie. pamiętam w zeszłym albo dwa lata temu pokazywał, że potrafi zrobić też sportowy ten, ta odmiana R, tak. która biła rekord. No, ona na pobiła bike. rekord, przecież przejechała najszybciej. Przy przejazd w Goodwood w tym roku. Dokładnie, więc, więc to na jest... wielu polach Volkswagen pokazuje, że dominuje ta elektryfikacja. Tak, a te wozy ekstremalne, o którym wspomniałeś, ten, ten model R, to, to jest ich pole doświadczalne. Jeżeli są w stanie osiągnąć takie wyniki, to, to mogą to, zrobić to. To taki samochód, który no, nie ma tak dużych obciążeń, te silniki nie mają tak dużych obciążeń i baterie przede wszystkim, to będą się spisywać podejrzewam świetnie na naszych drogach. Dobrze, powiedzieliśmy o Volkswagenie, ale czekają też kolejne samochody, które nam się spodobały. Teraz pora, jak to skomentował jeden z naszych słuchaczy, na hipka, tak? Tak, hipka. To hipka jest w wodzie, bo mamy takie, takie zdjęcie który... tutaj na Facebooku. Tak, wóz, na który bardzo długo czekałem, to są właśnie te narodziny powtórne legendy, czy powrót legendy. Chodzi o Land Rovera Defendera. Samochód, który sprawdził się we wszystkich możliwych warunkach i powstał w najpiękniejszym roku... 1983. Mówię to tylko dlatego, bo ja się również urodziłem w tym roku. Ale samochód, który no, może nie był najwygodniejszy na długie trasy, ale... Nie był dobry na asfalt, ale się sprawdzał. No, myślę, że na asfalcie też się sprawdzał, ale no, jego naturalnym środowiskiem y, są błotniste tereny, y, zaśnieżone drogi, jakieś dżungle. No... no Pamiętamy filmy ty może nie bo jesteś za młody ja odrobinę mniej młody ale pamiętam jeszcze te filmy gdzie wojsko brytyjskie właśnie tego typu wozy używało do misji specjalnych one Praktycznie tak, o tym przez zastosowaniu Land faktycznie było słychać? Jeden z najdłużej produkowanych wozów i wreszcie jest I Niedawno, odmawiony. Bo to powiedzmy jeszcze, jak było, nie, może część z państwa nie wie, że zakończono produkcję tak. i teraz coś zupełnie nowego, bo już chyba nie dało się modyfikować, tylko czekano, żeby to na zupełnie firmy, innej które platformie. Modyfikują, uwspółczesniają Land e, sprawiają, że są, mają bardziej taki urban charakter e, do miasta e, i one są piękne. Tylko, że już czegoś brakowało. To wnętrze już było odrobinę e, zbyt przestarzałe i no i coś nowego było potrzebne. No i Land Rover w końcu wypuścił, e, mamy do dyspozycji dwa nadwozia, to krótkie 90, 110, to dłuższe, planowane jest jeszcze dłuższe, plus y, wariant elektryczny również. No, popatrzeć na zdjęcia. Na pierwszy rzut oka budzi sporo kontrowersji, kontrowersji. Ja byłem odrobinę rozczarowany przodem, ale im dłużej przyglądałem się tym zdjęciom i im więcej czasu spędziłem w dniu premiery na, w, w konfiguratorze na stronie Land Rovera, tym bardziej jej się w tym samochodzie i naprawdę no nie ma tu, Myślę czegoś niezwykłego z przodu, mi trochę przypomina inne modele i faktycznie widać tak, to. Oczywiście język stylistyczny Land Rovera musi być widoczny we wszystkich produktach, ale myślę to co będzie ważne dla przyszłych właścicieli tego samochodu to to, że tutaj nie będzie mowy o tym, żeby umniejszać właściwością terenowym, które były w poprzedniej. Ten samochód na pewno będzie modelu. to co zostało osiągnięte przez pierwszej generacji wóz zostało utrzymane, teraz już jest wprowadzone są wszystkie udogodnienia, których raczej potrzebujemy. Naturalnie wyobrażam sobie, że to środowisko wszystkich właścicieli dotychczasowych defenderów będzie podzielone, bo będą ci puryści, którzy będą twierdzić, że ten prawdziwy to jest ten stary i oni jedyny, chcą dobry. słyszeć stuk od metalu i walczyć o każdy kilometr na autostradzie i cierpieć, a będą tacy, którzy będą wdzięczni koncernowi i za to, że, że mają te wszystkie udogodnienia. Tu na przykład widzę, że 90 cm brodzenia w wodzie to nie jest problem dla tego samochodu, więc myślę, że faktycznie nadal możemy go już za Warko rok za, za zobaczyć na of-roadowych trasach. Zobaczyć, jakie są możliwości, bo są różne pakiety. Jest pakiet country, jest pakiet urban, jest ten tradycyjny, standardowy. No, różne rzeczy można dobrać do tego samochodu w taki sposób, żeby spełnił swoją e, funkcję, bo to jest samochód, który ma... Odwalić brudną robotę. On ma nas wyciągnąć, czy sam siebie wyciągnąć z największego błota, śniegu i zaspy. A jednocześnie mamy elementy, które uprzyjemniają nam podróżowanie tego typu wozem, jak właśnie też ekrany dotykowe. No, może ktoś powiedzieć, że dłonie ubrudzone w Błotem, błocie to, nie jest to niekoniecznie najlepsze. tak, no ale też materiały, które są we wnętrzu, powierzchnie. Ja nie miałbym problemu z tym, żeby tym samochodem wjechać w najbardziej mokrą e, łąkę. Pobiegać sobie z psem gdzieś i później taki troszeczkę ubłocony wsiąść do tego samochodu, bo to jest takie auto i ono tylko nabiera charakteru, jeżeli jest trochę bardziej brudne. Więc Państwo mogą zobaczyć, mnie... jak ten samochód jeździ w wodzie i też tak. jak jeździ po naprawdę błotnistym terenie na naszym Facebooku, na Zazdroszę Radiostradzie. Droższe fotografowi, który miał możliwość podróżować z tymi samochodami i robić zdjęcia do sesji. A my słyszymy się już za chwilę. Strada. Trzy minuty po wpół do czwartej, więc jeszcze ostatnie chwile, żeby porozmawiać o naprawdę pięknych samochodach w magazynie Radiostrada w radiu Kraków. Razem ze mną fryderyk zyska już od dłuższego czasu rozmawiamy o tych samochodach. Tak, Dziękuję. <laughs> teraz byliśmy przy landrowerze, który nam się bardzo spodobał, bo faktycznie teraz w tej przerwie patrzyliśmy na modyfikacje możliwe tego wozu i można od terenówki przejść do takiego miejskiego. Ale jest przed nami ogromna, ogromne możliwości sp spersonalizowania tego samochodu. Wóz jest naprawdę przyjemny dla mnie. Budzi same jakieś takie miłe skojarzenia. Wydaje się taki ergonomiczny, jednocześnie tak. taki. Funkcjonalny. Że... To jest chyba jedyny funkcjonalny samochód, który akceptuję. Teraz sobie to uświadomiłem. Bo zwykle moje wybory są absurdalne i bardzo nieżyciowe, nie można by powiedzieć, jeżeli chodzi o motoryzację. Natomiast. Ten wóz jest, jest, jest świetny i to jest chyba jedyna terenówka z tych nowych terenówek, nowych suv którą bez problemu chyba można w pierwszy dzień od razu wjechać w las czy, czy właśnie jakieś badania. Tak, bagnisko. ten samochód zachęca. Tak się zastanawialiśmy, no bo jak to jest raczej jest najnowszym nie samochodem sobie. wjechać w błoto, tak. czasem przytrzeć gdzieś gałęzią po To jest prawdziwa karustę. terenówka. Myślę, że przez to będą, będzie się cieszyć popularnością. No, ale drugie spektrum to już jest y, chyba Mercedes EQC, y, EQS, który został zapre zaprezentowany również we Frankfurcie. Czyli tak jakby nowa Samochód... odsłona klasy S, tak? Tylko tak, nieco elektryczna. Tak, To jest y, wizja... Y, Klasy S, czyli tego flagowca producenta Limuzyum niemieckiego. Taki. Zawsze S-klasa słynie z tego, że to, co jest pokazane w, w S-klasie, wkrótce pojawi się w całym line-upie producenta, i tym razem mamy do czynienia z napędzanym w pełni elektrycznym e, samochodem. E, bardzo też charakterystyczny. Ja, w bardzo oczywisty sposób, spoglądając na zdjęcia tego wozu, widać, że to jest Mercedes i to z daleka, mimo tego, że zmienił się. No jest bardziej oszczędny w formie, bym powiedział. Troszeczkę taki bombelek błyszczący. Z przodu grill zabudowany. Już chyba nie można świecący nazywać tego grillem. Jest to element świecący, który swoją formą nawiązuje do. Do tego, w jaki sposób obecna komunikacja czy DNA marki prezentuje się w kwestii samochodów elektrycznych. Tam znajdziemy chyba z 400 LEDów, które, które świecą, sprawiają w taką tak? dokładnie Ten emblemat Mercedesa jest powielony. Bardzo ważne i warte zauważenia są. Reflektory, bo to są takie reflektory, które są jednocześnie, które jednocześnie już to nie jest projektorami. Tak? Nie, Tylko one mają możliwość innego. wysyłania czy projekcji komunikatów różnych na drogę przed czy na, na chodnik, po to, żeby podejrzewam, w przyszłości wozy będą mogły ze sobą się komunikować, ale również piesi będą mogli odczytywać komunikacje, komunikaty wysłane przez wóz. Ten konkretny model nie jest w pełni, czy nie będzie w pełni samochodem autonomicznym. Ale już widać znowu to stopnia. przygotowanie do tego, że chyba tak. niedługo będą się tam mogły wszystkie osoby wygodnie rozciąć, łącznie tak. z kierowcą. I Jest to kolejna, kolejna forma, jaką mogą przybrać samochody elektryczne. Tutaj inspiracją do tworzenia tego samochodu bez wątpienia są te najdroższe produkty, może nawet luksusowe jachty. Coś, co połączenie czy nawiązania chyba najlepiej widać we wnętrzu tego samochodu. Mamy dużo również touchscreenów i jakichś no, nietradycyjnych rozwiązań, jeżeli chodzi o komunikację kierowca pojazd, Natomiast są to bardzo eleganckie wnętrza, i wszystko jest skomponowane w taki sposób, w jaki oczekiwalibyśmy, że S-klasa czy Maybach będzie będzie się prezentować. Patrzę jeszcze na bryłę. Niektórzy mówią, że tutaj jak, wygląda jak jacht. Może tym się inspirowali? Podobnie jest jacht. Ja to, nie jestem wielkim fanem tego rysunku z boku, bo to jest taki łuk, który z przodu i z tyłu opada. Wygląda podobnie. Niektórzy tutaj mm -hmm. jakieś zastrzeżenia jest... zgłaszają, że trudno rozpoznać ten samochód. Dzioma przód, a gdzie Ale, ale może o to chodzi. Tak? Wystarczy popatrzeć na historię motoryzacji, jak dawniej samochody luksusowe e, wyglądały. One zwykle właśnie miały choćby nawet Jaguary e, czy, czy Rollsy przód i tył było drobinę, zdawał się opadać, a ta część centralna, pasażerska była... Uwaga była skupiona na niej. Tutaj jeszcze dochodzą pewne aspekty takie high-tech, bo ten pin który mamy na rollsie nieraz malowany ręcznie tutaj oddziela tą część greenhouse, czyli tą część pasażerską od poszycia świecący taki pin To jest też pewnie element, który w przyszłości może służyć do komunikacji. Wnętrze jest podświetlone, zamiast przeszyć mamy Wygodne również cztery pasy. fotele, a nie kanapa z tyłu, bo to ma być pełny luksus podróżowania. Tak też można by odwołać się do wspomnianego Hyundaia. Tutaj również mamy siedzenia, które zdają się lewitować, ale jednak sposób poprowadzenia tych kształtów i bryły jest znacznie bardziej wyszukany. Mało tego, wystarczy wygooglować albo zajrzeć na zdjęcia na oficjalnych komunikatach prasowych i zobaczyć kto projektował Wnętrze tego samochodu, więc myślę, że mamy powody również do domu. I do tego też Państwa zachęcamy. Patrzę na zegar i nasz czas dobiega końca. Niestety, Niestety tak. nie zdążymy dziś omówić jeszcze jednego samochodu, ale. Zostawmy cały to na czas... poniedziałek i wtorek, bo w Dokładnie tych audycjach tak. również będę mówiła o samochodzie. A palistycem. Państwo już mogą zobaczyć, o czym będzie mówił Fryderyk w poniedziałek lub wtorek na naszej facebookowej stronie, do czego też zachęcamy. Bardzo Państwu, je... państwu dziękujemy za dziś. Fryderyk Zysk. I Karol Pawłowski.